Dzień dobry, moje drogie panny, witam was bardzo serdecznie i zapraszam, słuchajcie, do czytania grudniowego. Wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje, w tym czasówkę do tego filmu, jak również, słuchajcie, linki do filmów dodatkowych znajdziecie w opisie poniżej. Zaczynamy od przesłań i później kolejno wszystko to, co w opisie zaznaczyłam w czasówce. Moje drogie panny, zaczynamy. Przesłania. Okay. Ale macie przesłania. No dobra. Kochani, pierwsze z przesłań, możecie podzielić sobie grudzień na cztery części. Równe bądź różne, to zależy tylko i wyłącznie od was. I tak naprawdę pierwsze z tych przesłań mówi o tym, żeby zostawić za sobą, postarać się zostawić za sobą jakiś niesłużący ci już wzór, postawę, przerwać jakiś łańcuch zdarzeń, jeszcze raz coś na coś spojrzeć, jeszcze raz coś napisać. I to jakby te doświadczenia przeszłe mają zbudować twoją przyszłość dokładnie. To jest karta wyzwolenia jak dla mnie. Właśnie odcięcia wzorców, stereotypów, jakichś karmicznych historii być może. Wszystko to, co czujesz, że już nie jest dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że następna karta jakby określa, że doskonale czujesz wewnątrz siebie, po prostu wiesz, jak zostałaś powołana i do czego zostałaś powołana. Jakby funkcję lidera na przykład, żeby pełnić w jakiejś określonej sytuacji, żeby wziąć prowadzenie w jakiejś jakby konkretnej sytuacji, wziąć sprawę w swoje ręce, wspierać innych być może. I to jest związane z tym, że trzeba wyjść trochę poza strefę komfortu tak zwaną, albo zrobić coś inaczej niż dotychczas. To ci daje jakąś wolność, wyzwolenie się z tego łańcucha zdarzeń, łańcucha wzorców, schematów. Daje ci jakąś wolność do tworzenia nowych rzeczy, do wpuszczania w życie świeżej energii, do wdrażania w życie jakiegoś rodzaju swoich pomysłów, do wdrażania w życie jakiegoś rodzaju schematów aktualnych, ważnych dla ciebie tu i teraz, które spowodują, że poczujesz, że pewne aspekty układanki w twoim życiu znów do siebie pasują. Więc jakby to, co nie pasuje już w grudniu do ciebie, do twojego życia, do tego, co jest dla ciebie ważne, do tego, kim ty naprawdę jesteś, co nie jest autentyczne z tobą, z twoimi pragnieniami, z twoimi oczekiwaniami względem siebie, względem tego, co ma się w twoim życiu zdarzyć. Grudzień tutaj wskazuje taką możliwość, moim zdaniem, właśnie przerwania tego łańcucha zdarzeń, wyswobodzenia się z jakichś ograniczeń. I to są przesłania dla was na grudzień bardzo silne, szczególnie te, które jak dla mnie też określają pewnego rodzaju odwagę być może, którą panna w sobie wskrzesi, sprzyjającą zmianie czegoś i wdrażania w życie nowych pomysłów, nowych możliwości. I to wszystko jest spójne z twoją autentycznością, to po pierwsze, a po drugie z wyswobodzeniem się, tak jak wspomniałam, i z obejściem lub wyjściem w ogóle z jakichś sytuacji ciebie ograniczających, gdzie czułaś, że już coś do czegoś nie pasuje, ty do kogoś nie pasujesz, ktoś do ciebie nie pasuje. To już same sobie, moje drogie panny, odpowiedzcie na to pytanie. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Teraz sobie sprawdzimy możliwości. Rycerz kielichów, jakieś możliwości w miłości. Ryby bardzo mocno się pokazały, duża intuicyjność, ogólnie siła kreacji. Też pamiętajmy, że karta księżyca to również karta artystów, karta kreowania, karta tworzenia, karta super pomysłów podsyłanych troszeczkę przez naszą intuicję, które warto w życie wdrażać. Natomiast to jest przy rycerzu kielichów, więc tutaj ogólnie jakby możliwości rozwoju duchowego się pokazują, możliwości rozwoju twojej własnej, twojego wnętrza bardzo mocno też się pokazują, bo rycerz kielichów jest osobą o bogatym życiu wewnętrznym i na tym polu jakieś możliwości. Możliwości jakby oczywiście też natury romantycznej, ale jest to, powiedziałabym, jakiegoś rodzaju wstęp albo dopiero początek czegoś, początek znajomości, początek uczucia. Coś niezwykle przyjemnego w każdym bądź razie, drogie panny. Blokady.
Na blokadzie, słuchajcie, raczej energia panny Zosi Samosi, na blokadzie raczej energia panny skoncentrowanej na sobie i swoich własnych potrzebach. No, może trzeba się troszkę otworzyć bardziej, powiedziałabym, na innych. Szczególnie przy tej dziewiątce monet, która jest na blokadzie, to nie znaczy, że będzie Wam brakować środków czy brakować zasobów. Nie, pamiętajmy, że dziewięć monet to jest karta osoby, która, umówmy się, nie do końca jest zainteresowana tworzeniem na ten moment, na przykład moje drogie single, czy też nie do końca była zainteresowana tworzeniem jakichś takich relacji. Dlaczego? Mogłaś uznawać, że masz wszystko, czego potrzebujesz i wolisz być tu i teraz ze sobą, z dobrą książką, z dobrym filmem i ze swoimi własnymi zajęciami, niż tworzyć sytuacje, które donikąd nie prowadzą. Więc to troszeczkę taka energia tutaj się pokazuje, że nie daje się jej zablokować, w sensie nikt się nie zwiedzie, ta niezależność, to chyba chciałabym Wam powiedzieć. Szczególnie, że tutaj mamy taką, powiedziałabym, kartę, która mówi o jednak jakiegoś rodzaju sukces już osiągnęłaś i ten materialny sukces być może takiego poczucia bezpieczeństwa, które sobie zbudowałaś we własnym życiu, niech on nie będzie dla Ciebie blokujący, niech będzie rozwijający. Ja tak rozumiem układ tych kart. Zobaczmy niespodziewane okazje, czy korzystać, czy być zachowawczym, wyjaśnić coś przede wszystkim, bo tutaj okej, raczej pokazuje nam się energia zachowawczości, potrzeby bycia, powiedziałabym, takim bardzo praktycznym, pragmatycznym, omówienia wszystkiego, wyklarowania jakichś najdrobniejszych być może szczegółów, powiedzenia szczerze, na co jesteśmy gotowi, na co gotowi nie jesteśmy, żeby dalej to tworzyć, rozwijać, budować, zanim przystąpimy do działania. No więc jakby tutaj też może ktoś Wam złożyć jakąś ofertę, moje drogie panny, i generalnie powiedziałabym, rozważenia wymaga fakt, czy też rozważenia należałoby się, że tak powiem, należałoby się skoncentrować na tym, czy ta złożona propozycja, dokąd ona Was doprowadzi. Czy to jest rozwijające, czy to będzie rozwijające, czy na podstawie tej propozycji, na bazie tej propozycji możecie coś budować, rozwijać dalej dla siebie. Takie energie się tutaj pokazują i potrzeba takiego logicznego bardzo podejścia do spraw też się pokazała, od razu powiem, więc to szczególnie może być dla kogoś ważne. Powiedziałabym korzystać, ale raczej zwrócić uwagę, czy to, co zostaje nam zaproponowane, jest czymś rozwojowym, czy nie utkniemy po prostu później w jakiegoś rodzaju schemacie, skoro już tutaj się, że tak powiem, karty zasugerowały, że warto by było się właśnie z jakiejś stagnacji wyrwać troszkę. Okej, idziemy dalej, moje drogie panny, i teraz przechodzimy do rozkładu, a na końcu głównego, a na końcu będzie jeszcze, pamiętajmy, Wasze pytanie. Więc sytuacja teraz, królowa monet. Królowa monet na wejściu to jest energia osoby w moim odczuciu skoncentrowanej na domu, na rodzinie, na tym, co dla Ciebie ważne, co jakby powoduje, że Twój świat wokół daje Ci jakiś spokój być może. To jest kochający się ludzie, tu jest w ogóle ktoś, kto jest bardzo opiekuńczy, bardzo zaradny, bardzo praktyczny. Więc tutaj pamiętacie, co mówiłam o tych blokadach, to też jest karta, to też są dla mnie karty właśnie takiej zaradności, takiego poradzę sobie sam, poradzę sobie sama, więc jakby ta samodzielność niech nie będzie Twoją, moim zdaniem, dla Ciebie ograniczeniem w grudniu, tak? Królowa monet. Zastanawia się być może, lub trzeba się zastanowić, jakie kroki należy podjąć dalej, żeby pozostać szczęśliwym, bezpiecznym, zaopiekowanym pod różnymi względami, powiedziałabym. To jest też energia osoby, która doskonale radzi sobie w balansowaniu tymi codziennymi zobowiązaniami, powinnościami, relacjami, obowiązkami, prawda? I to jakby to jest taka duża sprawność w tym wszystkim, że nawet jeśli nas to zmęczy troszkę, to jakby szybko się regenerujemy i wiemy, co dalej. To jest też, powiedziałabym, osoba, która potrafi jakby zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa i swoim najbliższym poczucie bezpieczeństwa, wie, jak obchodzić się z pieniędzmi, więc słuchajcie, to jest taka energia, bardzo fajna energia osoby pracowitej, pragmatycznej, do której też inni mogą przychodzić po jakąś podpowiedź, po wsparcie, po radę, po jakiegoś rodzaju informacje.
Okej, bo jakby ta wieża, która nam tutaj jakby staje nie tyle na przeszkodzie, co ma wpływ na tą sytuację, jak dla mnie określa w moim odczuciu jakieś być może przeszłe sytuacje, które spowodowały, że coś zachwiało twoją stabilizacją. To niekoniecznie była stabilizacja natury finansowej, to mogła być jakiegoś rodzaju relacja, przywiązanie do jakiegoś związku i nastąpiła transformacja. I ty teraz już w moim odczuciu wiesz, w którą stronę swoją energię kierować, żeby więcej nie dać się czemuś zwieść, powiedziałabym. Tutaj też jakby bądź pewna swego, wieża może przynosić taką energię niepewności, że nagle się okazuje, że coś staje na głowie. Natomiast to jest taka karta, która też jakby mówi okej, o jakiegoś rodzaju decyzjach, które zostały podjęte przez ciebie i jakieś konsekwencje tych decyzji były. Natomiast wydaje mi się, że słuchajcie, trzeba uzyskać jakieś świeże spojrzenie na sprawy. Będziesz miała jakiś przełom w tej sprawie, więc jakby też wyzwól się z takiego poczucia utknięcia. Ciekawe bardzo czytanie, bo ta wieża, która wpływa na królową monet, jakby ona może mieć odzwierciedlenie swoje w zewnętrznej sytuacji, na którą nie do końca miałaś wpływ, ale bardzo dobrze się w tym odnajdujesz, tak? Z dużą świadomością tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że dążysz do równowagi, tak? I jakby jakiekolwiek być może to ty wprowadzasz te zmiany, które mają na celu zburzyć jakiegoś rodzaju niezdrowe na przykład sytuacje, zażegnanie i zakończenie jakiegoś rodzaju niezdrowych relacji na przykład, tak? Co mamy u podstawy? Paść kielichów u podstawy. Paść kielichów u podstawy daje wgląd w nowe postrzeganie tej sytuacji. Dajesz moim zdaniem dojść do głosu swojej duchowości, ufasz swojej intuicji, ufasz swoim uczuciom, wiesz, że jesteś na właściwej drodze. To jest może być nowy projekt dla ciebie, nowy pomysł. To jest też, powiedziałabym, jakaś nowa faza jakiegoś pomysłu, relacji właśnie. Natomiast tutaj pomysłowość ogólnie też, inspiracja, intuicja ma dla ciebie znaczenie. To pomaga ci spojrzeć na świat z zupełnie nowej perspektywy i może pozwalać ci się też wyzwolić, właśnie ta wieża niekoniecznie jest zewnętrzna. Ona mogła, bo mogło być, to mogło być coś, co narastało jakiś czas. I później dzieje się następuje ten moment takiego, powiedziałabym, objawienia, rozjaśnienia i zdajemy sobie sprawę, że trzymałyśmy bądź trzymaliśmy się czegoś, bądź nie reagowaliśmy, albo reagowaliśmy na zbyt impulsywnie w stosunku do sytuacji, która w ogóle nie jest naszym udziałem. Więc tutaj troszkę taka energia, co zostaje za tobą? A głupiec. Karta głupca. Nowy etap, nowe początki, nowe możliwości, albo coś, do czego byłaś, droga panno, bardzo optymistycznie nastawiona. Ten głupiec to jest dla mnie taka karta pierwszego kroku, co do której, chcemy tej przygody, chcemy tego ruchu, chcemy tego impulsu. To jest coś, to jest ziarenko, ziarenko, ziarenko. Dosłownie ta karta też się nazywa tak naprawdę gwiezdne ziarno w wolnym tłumaczeniu. I tutaj jakby ograniczenia zewnętrznego świata nie mają na nas za bardzo wpływu, ponieważ my bardzo chcemy tego. Mamy siłę, mamy zdolność do tego, żeby podążać własną drogą, nową, niezbadaną. Nie wiemy, co ona nam przyniesie, ale chcemy tą drogą iść. Więc czymkolwiek byłaby wieża dla mnie, ta wieża jakby jest związana tutaj z tym przesłaniem, o którym Wam wspominałam na początku. Ona nas wyzwala z jakiegoś rodzaju schematu, wzorca, zrywa te łańcuchy, powiedziałabym, gdzie czujemy, że to jest jakby, że to trzeba zmienić. To błędne koło zdarzeń powinno zostać za nami już jakiś czas temu. Musimy się z tego wyzwolić i to się pokazuje Wam również, kochane moje panny, w kartach. Najbliższa przyszłość. Rycerz mieczy w najbliższej przyszłości. Albo jest osobą w waszym otoczeniu, która w sposób taki trochę napastliwy prezentuje wam jakieś swoje pomysły, tak bym rzekła. Albo to jest jakaś taka, powiedziałabym, osoba trochę jakby krytyczna, porywcza, opryskliwa, bardzo mocno skoncentrowana na sobie, więc zwróćcie na to proszę uwagę, żeby nie dać się zdestabilizować tej osobie i jakby zadbać o spokój własny.
rzekłabym. Natomiast Twoje intencje w najbliższej przyszłości będą jasne i będziesz bardzo mocno skoncentrowana na swoim celu. I chodzi o to, żebyś też miała przejrzysty plan dotyczący po prostu kroków, które musisz podjąć, droga panno, żeby zrealizować swoje zamiary, tak bym to określiła. Może, tak jak mówię, ale czasami to reprezentuje jakby kogoś, to nie zawsze musi być wasza energia i w tym momencie ten rycerz mieczy dla mnie jest kimś jakimś takim szorstkim, albo opryskliwym, albo niedbającym o to, że zrazi do siebie ludzi, bo jest gotowy do tego, żeby za wszelką cenę spełnić swoje pragnienia, taki bardzo impulsywny, więc to może być również ta wieża, ta jakby nad tym może trzeba będzie zapanować, moje drogie panny. Dalsza przyszłość w grudniu to jest karta pięciu buław, odpowiednik pięciu buław, czyli ewidentnie moim zdaniem takie, powiedziałabym, jakieś współzawodnictwo, ale też w moim odczuciu, jeśli dobrze przekierujecie swoją energię, to was to wyzwoli z jakichś opóźnień albo wyzwoli was z jakiegoś rodzaju właśnie chaosu. Ta karta często nam się pokazuje wtedy, gdy borykamy się po prostu z czymś w życiu i trzeba stanąć w obronie własnej osoby albo, powiedziałabym, naszych poglądów. Szczególnie ważne są to dyskusje z osobami, których wartości są sprzeczne z Twoimi. I tu może być jakaś sytuacja, gdzie coś osiągnie punkt kulminacyjny i po prostu trzeba to przepracować. Trzeba to przepracować. Może to być dobry moment właśnie, żeby w tej chwili, tu i teraz w grudniu zamknąć jakiegoś rodzaju sytuację chaosu lub sytuację konfliktu. Więc może też będziesz miała do czynienia, droga panno, z takimi sytuacjami w grudniu, że będą z tobą o coś konkurować inni ludzie i to się nam też tutaj silnie pokazuje. To jeśli tak będzie, to miej świadomość, że ten rycerz mieczy walczy za wszelką cenę. Nie patrzy na koszty i na pewno nie zwraca uwagi na relacje międzyludzkie. Więc twoja energia... A, król buław. Ale też nie wydajesz się być, droga panno, tym zaskoczona, tudzież jakby gdzieś tam zawstydzona. To jest karta silnego przywódcy, który przyciąga do siebie podobnie myślących ludzi. No i może w tym zakresie należy budować, tworzyć, rozwijać twoje środowisko, ważną dla ciebie przestrzeń życiową. Więc też jakby to jest karta witalności, entuzjazmu i w ten sposób inspirujesz świat, wpływasz na kogoś. Z dużą pewnością siebie pamiętaj. Potrafisz wymyślać kreatywne, złożone jakieś koncepcje, wdrażać je w życie. Jeśli też pokażą ci się jakieś fajne okazje, które ty uznasz za inspirujące i warte rozważenia, to dobrze do tego podejść, słuchajcie, z entuzjazmem i po prostu złapać te okazje. To jest osoba bardzo pewna siebie, bardzo kontaktowa, postrzegana jako właśnie przywódca, postrzegana jako ktoś, kto jest liderem, kto ma siłę w sobie, kto potrafi budować sukces, kto potrafi dbać o swój sukces. Więc powiedziałabym, to jest też prośba do ciebie, droga panno, żebyś inspirację czerpała od osób, które są na tym samym poziomie co ty. I tutaj zachęcam do tego, żeby zastanowić się, czy masz wokół siebie ludzi podobnie myślących, bo razem, tutaj to może być też burza mózgów, możecie stworzyć coś bardzo wyjątkowego. Pamiętajmy, że piątka była w czasami, na przykład jeśli chodzi o kwestie zawodowe, lub jakieś rodzinne ważne, tak, jakby plany na nowy rok, oznacza burzę mózgów i bierzemy pod uwagę wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia, wszelkiego rodzaju inspiracje, pomysły, idee, a później jakby no przesiewamy je. No dobra, zobaczmy teraz, co z otoczenia. Dwa miecze w otoczeniu. Dwa miecze z otoczenia, jeśli to jest konkretna osoba, to ona ma za mało informacji, nie wie co myśleć o tej całej sytuacji konkretnej, nie wie co robi też, nie widzi rozwiązania. Niby jest tu trochę równowagi, ale moim zdaniem też może być to ktoś, kto wątpi w siebie. Szczerze wam powiem, kto musi sobie być może sam stworzyć poczucie równowagi, zanim wam coś zaproponuje, bo jeśli nie znajdzie tego spokoju i poczucia równowagi w sobie, no to będzie wprowadzał chaos do waszego życia, więc tutaj jeszcze to się tak pokazało. Tutaj raczej też
ktoś, kto może nie widzieć, nie dostrzegać, jak rozwija się konkretna sytuacja, albo jak rozwinąć konkretną sytuację. Ktoś, kto trochę się wstrzymuje do tego, żeby wziąć tego przysłowiowego byka za rogi i zająć się sprawą, może unika zajęcia się jakimiś sprawami, ponieważ obawia się potencjalnych skutków swoich działań, tak? I jakby i tu jest jakiegoś rodzaju lęk jednak, który wstrzymuje przed działaniem i wstrzymuje przed znalezieniem pozytywnego rozwiązania. Natomiast to też często wynika, jakby ta postawa tej osoby często wynika z informacji, których jej brakuje, więc ona też potrzebuje czasu, żeby sobie wszystko rozważyć, waha się pomiędzy alternatywą pierwszą, a alternatywą drugą, nie wie w którym kierunku jakby podążać. Ktoś niezdecydowany, nie widzący rozwiązań na ten moment. Okej. Nadzieje i obawy. Nadzieje, obawa, 7 mieczy. No myślę, że obawiasz się, że ktoś cię oszuka i to jest w siódemce mieczy bardzo wprost, że obawiasz się, że ktoś tutaj po prostu nie jest, że jest jakiś podstęp, jest jakiegoś rodzaju zdrada, oszustwo w danej sytuacji. Ale tu jakby obawiasz się też moim zdaniem, że coś jest iluzją, oszustwem albo iluzją ze strony kogoś w twoim życiu, że ktoś unika prawdy, że jakby że coś się dzieje potajemnie, tak? No to ciekawe, słuchajcie. Natomiast jaka jest nadzieja przy tym? Wydaje mi się, że nadzieja to jest może być odpowiedni czas na wyłożenie tak zwanej kawy na ławę i szczerą, bezpośrednią rozmowę. Tak, że ta rozmowa niesie, taka postawa otwartości rozmowy przyniesie za sobą jakąś możliwość rozwiązania, rozstrzygnięcia, na przykład uwolnienia się tutaj z tego łańcucha zdarzeń. No dobra, to teraz słuchajcie, jeśli chodzi o wynik, to nam się pokazały tutaj jakby dwie monety, następna karta magik. Wynik, wskazówka, tak to określę dla Was, dwójka monet, zbiera informacje, droga Panno, i też zachowaj spokój, dużo może się dziać, ważna jest moim zdaniem też umiejętność Twojego skoncentrowania się na wielu rzeczach jednocześnie, to jest to, co mówiłam wcześniej, że grudzień może być na tyle wymagającym czasem, że po prostu trzeba będzie pogodzić sprawy życiowe, sprawy romantyczne ze sprawami zawodowymi, to jest karta bowiem, słuchajcie, mimo wszystko postępu, pamiętajmy, że ona prowadzi do trzech monet w gruncie rzeczy, prawda, czyli jakby ustal sobie priorytety, zachowaj elastyczność, staraj się zaadoptować też do zmian, które mają miejsce, ale to jest taka karta, która jakby sygnalizuje dla Was, drogie panny na grudzień, że będą sytuacje, w które będą wymagać od Ciebie zdolności adaptacji i żonglowania zadaniami i Ty jesteś w tym bardzo dobra. Natomiast tutaj też prośba o ustalenie harmonogramu, o tym, żeby sobie rozpisywać działania, tak, żeby jakby znaleźć tą równowagę. No i teraz słuchajcie, nie zwracajcie również uwagę jakby na to, kto Wam w grudniu, jakby to powiedzieć, bo tak, mamy tutaj dwójkę monet w wyniku i miałyśmy osobę z zewnątrz w pozycji dwójki mieczy, czyli jeśli niezdecydowanie bądź jakiegoś rodzaju takie zachwianie kogoś z zewnątrz wpływa destabilizująco na wasze życie w grudniu, tak, na Was w grudniu, to powiedziałabym super ekstra, zachowaj spokój, zadbaj o równowagę, wiesz, ale zaplanuj coś, nie oglądając się chyba na tą osobę, z dużą pewnością siebie, tak bym to określiła. Czasami ta karta tutaj, ta dwójka monet może wskazywać jakiegoś rodzaju przyszły cel, który po prostu musimy rozważyć, przechodząc z jednego etapu życia do drugiego, biorąc pod uwagę to, co już mamy, to, co już osiągnęliśmy, być dumni ze swoich sukcesów, ale nie zapomnieć o tym, żeby zwracać w czasie tego przejścia, szczególnie to się tu pokazało, uwagi na inne ważne aspekty naszego życia, tak?
dla części z Was tutaj jest jakby, trzeba sobie zadać pytanie, być może tej równowagi troszkę brakuje, jakby co mogę zrobić, jak mogę odnaleźć teraz w grudniu w sobie uczucie równowagi, tak? A dla części z Was tutaj na przykład jest kwestia rozłożenia sił, rozłożenia czasu na to, żeby poświęcać czas swoje na kwestie życiowe, tak? Te wszystkie związane z pracą, domem i tak dalej, a z drugiej strony, żeby jeszcze rozwijać i mieć czas na swoje pasje i zainteresowania, na przykład moje drogie panny. Dobrze, pytanie Wasze, więc bardzo proszę, zadajcie sobie pytanie. Muszę się jeszcze odnieść do tego rycerza kielichów. On się nam pokazał przy karcie księżyc, to jest siódemka mieczy, to naprawdę bym się na spokojnie przyglądała wszelkiego rodzaju adoratorom, szczególnie moja droga panno, jeśli wyczuwasz, że coś jest jakby ukryte, że ktoś nie mówi otwarcie o tym, co naprawdę myśli, sądzi, czuje, o tym, że ktoś coś udaje, tak, że nie jest sobą, że to nie jest szczera osoba. Więc na to bym zwróciła uwagę. Tutaj w blokadzie jest ta samowystarczalność, ta Zosia Samosia, która radzi sobie w najróżniejszych okolicznościach i jak dla mnie właśnie ta dwójka monet jako wynik nawiązuje również do tego mini rozłożonka, bo ona jakby mówi, słuchaj, może będzie taki moment, że tutaj w tej dwójce monet trzeba będzie albo kogoś zaangażować do tego, żeby cię w czymś wsparł, albo pewne rzeczy odłożyć na później. A teraz już pytanie. Arcykapłanka, pierwsza karta, Rydwan. Ja bym powiedziała tak, 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 po prostu tak. Pokażę Wam. Arcykapłanka i Rydwan. Jakby no, widzisz to, co widzisz, wiesz to, co wiesz, czujesz to, co czujesz. Rydwan mówi tak, bądź skoncentrowana. Idź w tym nowym kierunku. Zresztą pokażę Wam również tutaj też. Mieliśmy, można powiedzieć, odpowiednik arcykapłanki, więc to bardzo interesujące. Niech prowadzi Cię intuicja. Nie daj się wyprowadzić w pole. Pamiętaj, pierwsze Twoje odczucie, które przychodzi Ci, że tak powiem, no do serca i na myśl po zderzeniu się z jakąś sytuacją, to jest właśnie to, co podpowiada nam intuicja. Więc ona może Cię naprawdę tutaj doprowadzić do jakiegoś szczęśliwego finału. Więc na to bym zwróciła uwagę, jak dla mnie odpowiedź jest na tak. Aczkolwiek intuicja bardzo silnie się pokazała, moje drogie panny. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam, życzę udanego grudnia i do